No witam po dłuższej przerwie. Wracamy do dalszych prac. Co u nas się działo, no to robiliśmy te ławy fundamentowe na tym zabożu. Właśnie tam jedziemy. Będziemy betonować ściany fundamentowe. Niestety tamtą budowę, gdzie już mieliśmy też ławy zalane, musieliśmy wstrzymać pracę. No ze względu, że tam jest duży fundament, ale nagle wszyscy zachcieli robić ściany fundamentowe w monolicie, no i brakło po prostu form na tak duży nasz tam fundament. No i jedynie co się udało, no to poskładać tutaj na zaborzu ten mały domek. No i dzisiaj to zabetonujemy, jutro przekładka, no i w piątek znowu chcemy to betonować, żeby już oddać te szalunki i mieć święty spokój. No i gdzieś prawdopodobnie gdzieś za 2 tygodnie będą tamte firma konkurencyjna odda na szalunki, no i wtedy będzie nasza kolej, nie? No ale jakoś to trzeba czasem pogodzić, no ale z racji tego, że tam nie pracujemy, no to tutaj możemy po prostu przyspieszyć z robotą. Tu sobie zrobimy już też 2 fundamenty na gotowo i przejdziemy po prostu zrobić fundament na tamtą budowę, że nic się nie dzieje. Pogoda dopisuje. Też na tamtej działce poczyniliśmy prace związane ze zdrenowaniem tej działki. Połączone jest wszystko jak należy. Też dodatkowo jest rząbia na środku dział między budynkami zrobiona. W razie W, no to ta woda cała schodzi no, w to miejsce. No i też w przyszłym chyba w sobotę będą też tam studnie chłonne z kręgów robić tam panowie, także no poprawiło się tam, dużo się tam poprawiło. Nasyp została przywieziona pospółka, już nie tworzy się na tamaś, tylko można swobodnie chodzić, zresztą zaraz to będziecie widzieć. Beton już też mamy zamówiony na 11. Ja byłem tylko po wibrator i będzie relacja z betonowania. No nie składałem, trzeba było nadganiać po prostu tą robotą. No bo tak jak mówię, no wypadł nam ten fundament, to nie było. Tam to na razie stoi. Zresztą też zobaczycie, jak tu mamy poskładane, bo też tak z braku. No z takich braków żeśmy to składali, nie? Zresztą zobaczycie, jak to tam jest poskładane. Kombinowane też tam było, bo 2 poziomy są. Jedne mają, tam jest 30 różnicy prawie. Także sami zobaczycie, jak to tam jest porobione. Też to prostowane było wszystko. Tak, no tak jak zawsze jest trasowanie, papa była, trasowanie. No po kolei tak jak było to robione, tylko no nie było czasu po prostu. Nie było czasu. Mam też chłopaki elewację dzisiaj skończą, też było jeżdżenia, zamieszania z tynkami było. Tam inwestorzy sobie wybrali bardzo ciemny kolor, gdzie tam, żeby zrobić go finalnie, dużo materiału na niego trzeba było, też musieliśmy czekać. Także to był cały ten tydzień i tamten z Dzień Niepodległości, co była przerwa w środku tygodnia, no to był, można powiedzieć nie wypał, no ale wszystko się już wyklarowało, pogoda dopisuje i będziemy działać. No. Nam tu zostanie tylko przekładka, potem w czwartek i w piątek znowu drugi fundament i już ta robota całkiem będzie inaczej wyglądać. Także wracamy do gry, jak to mówię. No i widzicie, jest tu to ogarnięte mniej więcej. Tak to mamy. Tam też już jest ta pospuła zrobiona. Tutaj cały szarunek jest złożony. Widzicie sami, jak jest poskładany tak na rety, nie? No bo ile było tych płyt, no to nie było po prostu na wysokość taką, jaką chcieliśmy, no tylko
musieliśmy kombinować, nie? To jest poprostowane, tak jak zawsze na dokach z templami, gdzie trzeba było wypchać, to się wypchane. No i tyle, przepusty porobiłem tam, gdzie trzeba było. Poziom jest narzucony. No i tak to wygląda, no. Poprawiło się dużo. Tutaj widzicie, tu była warstwa pospuły, żeby mogli wjeżdżać cały, można przynajmniej po tym chodzić swobodnie. No i tu jest ta rząpnia, nie? No i tu jak w przypadku opadów czy coś, wszystko spływam, tam jest głęboko strasznie, prawdopodobnie gdzieś jeszcze z 1,5 metra na dół. No i wszystko jest tam składowane, nie? No i tak to tutaj wygląda. No i teraz tak, tak samo tutaj w te otwory pospuła nasypana, można śmiało chodzić. No i trasowanie, no musimy sobie tylko jeszcze dzisiaj przenieść wyżej te osie stamtąd, bo tam mamy zaszałowane, nie? No i tu wytrasować, żeby jutro to co tam jest złożone, od razu będziemy tu przekładać. No i tu wiadomo, jeszcze najpierw będzie papa przyklejona. No i szpilki tam co metr, półtora, żeby to było, nie? No i tu można śmiało, widzicie, też jest pospuła, można śmiało chodzić. Myśmy wybrali, znaczy tutaj kawałek został, ale tu było wybrane do równa z chuciakiem, nie? No i w to miejsce nasypane jest to 40 cm, tyle ile jest wysokość ławy fundamentowej, tyle jest nasypane tej pospuły, że można swobodnie tutaj się poruszać. No i to jest do wyczyszczenia wszystko jeszcze i pedzie. Że jakbyście mieli też kiedyś problem, tak jak tutaj my mieliśmy, no to tak jak mówię, musi być połączone są te dreny też, widzicie, niebieska rura tam. Jest połączony cały ten dren. Okazało się też, myśmy z początku myśleli, że te dreny po prostu idą do tamtej krzypopy, ale chłopaki jak tu przyjechali z minikopem, to chcieliśmy przerwać, zobaczyć po prostu, czy one faktycznie tam idą. Okazało się, że idzie główny, tam jest rzeka Macocha gdzieś tam dalej i idzie główny dren po wszystkich tych działkach. Czyli siłą rzeczy nie, stąd tak nie cisło, tylko z wszystkich tych pól dookoła, byliśmy na najniższym punkcie, no to wszystko cisło, takie było ciśnienie, że wszystko tu po prostu do nas docierało, nie? I to jest połączone teraz, te dreny są połączone, tam też przy samym szalunku ławy, tam jak jest ściana, po długości też idzie cały dren do tej matki i tyle. Jest to wszystko połączone. No i dodatkowo, tak jak mówię, wybrane do chudziaka, nasypana pospuła, tak żeby można było chodzić, żeby nie tego rodzimego gruntu nie mieszać już, nie robić z tego takiej mazi, która jest tu, widzicie, o, to było, tutaj to jest fajnie pokazane, to było wszystko w środku, takie coś się porobiło. Czekajcie, wejdę tam, sami widzicie, co tu było. I tak cały dzień takim czymś chodzić tu, no nie polecam, no po prostu, no to tak się, tak to nie powinno wyglądać. Zostało poczynione kroki, żeby tego się pozbyć, pozbyliśmy się tego, nasypaliśmy pospuły, no i wyszliśmy stąd i teraz dzięki temu łatwo i przyjemnie można prowadzić pracę, no. Także ja idę, zakładam kamerę i betonujemy. Można zaczynać. Widzicie też, wieniec już jest też włożony. Tutaj wszystko jak należy. Poziomy są nabite. Widzicie, tutaj mamy te gwoździe. Wieniec jest spuszczony na 12, wsadzony w otwory, tak fajnie nam wyszło. I jest jeszcze dodatkowo chycony, żeby w razie betonowania, naporu tego betonu, żeby nam go nie dźwigało, nie?
No tak to robimy. I możemy to betonować. Jedziemy sobie stąd tam na to, ten obszar, gdzie jest ta, ten budynek po prostu niższy. I lecimy z tym. Także w końcu się udało coś nagrać. A tak to może być krótko. No nie, on się złożył mi tu. Tamtą ścianę może być trochę słabo. Zresztą jak tu puścimy beton, to się będzie rozlewało to i rozlewało. Będzie low i low. No jak chcesz, jak ci wygodnie. Bo jak coś, to możemy... No, żebyś się nie musiał zaś składać, to pojedziemy tam. Zresztą jak tu puścisz, to to się będzie lodź i lodź. A potem na wariata trzeba będzie lecieć, kurwa, szybko, nie? Albo zrobimy se tak, bo tu są te słupki, że zalejemy, ja ci powiem, na chwilę zatrzymam, ja se przejdę i ten. Daj trochę do góry. Dość, dość, dość. Dobra, zatrzymajmy. Dajmy dalej jeszcze. Tak gdzieś na środek ściany, bo ja se stąd zaleję, wiesz? Przepust jest zrobiony. Tu mamy jeden przepust, ten główny, który wchodzi do budynku i tam jest jeszcze tylko, a reszta to tu jest porozdysponowana na całości, nie? Zalejemy sobie to, bo to się tak i tak i siak zlewa stąd. Znowu się to zlewa. Zalejemy tu trochę, żeby nam nie wywaliło tej kanalizacji.
Dobra, zatrzymaj. Daj na stopę. A ile trzeba? Kawałek? No. Ciś, kochany, ciś. Ciś. Kurwa, ciś. No. O. Dawaj, kurwa. Co? Nie no to... Wszystko? A w koszu masz? To z kosza se dorzucimy, dobra. Tak to tu wygląda. To co nam brakło, no to tu jest to z kosza, to 0,3, no. To tutaj to jest już niwelowane, nie? To co brakło nam. Reszta z kosza poszła. No i tak to tu wygląda. No i my się podzielimy. Jedziemy tam też na szczyty ocieplić przed więźbą styropianem, żeby to zachować ciągłość izolacji. No a tutaj maki będą trasować i papę kleić. O. My jedziemy. No i tak to tu wychodziło. Jest w miarę. No i jutro to puszczamy i od razu to co puścimy sobie, no to będziemy układać na jakby odbicie lustrzane na tamtym kierunku. No i tutaj jeszcze tylko trzeba przedłużyć te ośki do góry przenieść, żeby można było sznurek puścić, nie? Wie zewnętrzne, bo tamte to normalnie. Że tak to tu wygląda i widzimy się w następnym materiale. Cześć.